Ten film będzie szokujący. Jack Ma, założyciel portali Alibaba i AliExpress z majątkiem prawie 50 miliardów dolarów, jest jednym z najbogatszych ludzi świata. Zobacz jego niesamowitą historię. Poniosłem porażkę w śmiesznych rzeczach. W podstawówce oblałem ważny egzamin 2 razy. 3 razy nie dostałem się do szkoły średniej. 3 lata próbowałem dostać się na uniwersytet. Próbowałem znaleźć pracę 30 razy i nie udało się. Próbowałem dostać się do policji. Powiedzieli, nie, nie nadajesz się. Próbowałem również w KFC, gdy zaczęli działać w Chinach w moim mieście. 24 osoby próbowały zdobyć tam pracę. 23 osoby przyjęli, byłem jedynym, którego odrzucili. Do policji poszliśmy w 5 osób. 4 przyjęto oprócz mnie. Więc dla mnie bycie odrzuconym, a przy okazji mówiłem wam, że próbowałem dostać się na Harvard i 10 razy się nie udało, wiedziałem, że mnie nie przyjmą, chciałem po prostu spróbować. Myślę, że musimy się do tego przyzwyczaić. Nie jesteśmy aż tacy dobrzy. Nawet w dzisiejszych czasach wiele osób nas odrzuci. Nie wiem, czy na świecie jest dużo osób, które zostały odrzucone 30 razy. Jeśli my po prostu się nie poddamy, jeśli tylko, jak Forrest Gump, będziemy walczyć, będziemy zmieniać siebie bez narzekania, niezależnie czy się udaje, czy nie. Odkryłem, że gdy ludzie kończą pracę i popełnili jakiś błąd, jeśli ciągle zrzucają odpowiedzialność na innych, nigdy im się nie uda. Jeśli natomiast będą patrzeć na siebie i szukać, co możesz poprawić, gdzie możesz stać się lepszym, wtedy istnieje nadzieja. Jeśli więc chcesz zmienić swoje życie na lepsze, chcesz stać się lepszym człowiekiem, koniecznie zapisz się na darmowe szkolenie, webinar, który ja, Krzysztof Król, poprowadzę dla ciebie już w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Dowiesz się, jak zdobyć większą pewność siebie i jakich narzędzi użyć, aby osiągnąć sukces. Kliknij link nad tym filmem i odbierz już teraz za darmo swoje zaproszenie. Zrób to teraz!